Hejka, mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia przez ostatniego odcinka serii Ekowakacje. Jest to odcinek 9, który skupia się na tym, jak powinien wyglądać paszport dla pupila na wyjazd oraz chip. Punkt pierwszy w tym filmie to, czy różni się paszport od chipa. A więc paszport jest to książeczka, w której znajdują się podstawowe informacje o danych pupila, opiekuna oraz lekarza weterynarii. Natomiast chip to blaszka numerem 15-cyfrowym, identyfikacyjnym oraz niepowtarzalny dla danego osobnika. Punkt drugi tego filmu to, jak powinien wyglądać przygotowany paszport do wyjazdu. Przede wszystkim powinien mieć zapisany numer mikrochipa, jeśli taki chip nasz zwierzak posiada. Ale również ważne jest imię zwierzaka, rasa, gatunek, cechy charakterystyczne, umaszczenie, co ważne, aktualne szczepienia na wściekliznę, dane opiekuna, informacje kontaktowe oraz podpis lekarza weterynarii. Trzeci punkt tego filmu, czyli jak wygląda podanie chipa drzakowi. Mikrochip powinien być podany oczywiście przez lekarza weterynarii w zaszczyku. Jest do tego użyta gruba igła. Zazwyczaj chip jest wszczepiany w lewą część szyi zwierzaka. Ważna informacja. Numer chipa warto podać do aplikacji bądź strony. I aplikacja, która jest polecana, to Safe Animal. Jeśli zginąłby nam pupil, uciekł czy coś takiego, to za pomocą możemy go znaleźć. Ale musi mieć w tej aplikacji napisany numer chipa lub kod QR. Punkt czwarty tego filmu to, jakie zwierzaki mają możliwość wyjazdu za granicę, a są to psy lub koty. Piąty punkt tego filmu, ostatni, w którym transporcie obowiązuje paszport. Otóż przede wszystkim lotniczym i drogowym. Warto zwrócić uwagę na to, że zwierzaki typu króliki, gryzonie nie mogą być przewożone za granicę swojego państwa. Z jednej strony formalności są niepełne, nie są dokładnie dopełnione, ale z drugiej strony te gatunki zwierząt mogłyby nie przeżyć tak długiej podróży, chociaż w szczególności samolotem. Dla takich zwierząt jest to po prostu duży stres, znaczy zakończyć się albo śmiercią, albo niestety chorobą dość ciężką, też może się tak zdarzyć. U pupila. Do zobaczenia w tym filmie. Cześć!